Ciao, mam na imię Magda i od 20 lat mieszkam we Włoszech. Dzisiaj ponownie zrobimy sobie wycieczkę po Toskanii, ale tym razem szlakiem kulinarnym. Zawitamy w agroturystyce u Danusi, którą poznaliście w poprzednim odcinku, z którą pokażemy Wam, jak zrobić typowy toskański makaron i zdradzimy tajniki robienia pysznych ciasteczek cantucci. Zabiorę Was do Sieny, do jednej z najsłynniejszych cukierni w mieście, gdzie spróbujemy różnorodne, typowe toskańskie desery. Pojedziemy również do przepięknego miasteczka Pitigliano razem z Cornelią i tam 80-letnia mieszkanka tego miasteczka opowie nam, jak zrobić słynny sfratto di Pitigliano. Będzie naprawdę bardzo dużo ciekawostek. Jeżeli jesteście zainteresowani i już trochę zgłodniliście, to zapraszam na dalszą część odcinka. Sponsorem dzisiejszego filmiku jest firma Avant May, europejski producent świec zapachowych i dyfuzorów. Zapachy Avant May są opracowane przez perfumiarzy inspirowane podróżami w różne zakątki świata. Sojowo-wegańskie świece są produkowane ręcznie. Gwarantują elegancki zapach, paląc się aż do 75 godzin. Jeżeli wybierzesz jeden z produktów Avant May, możesz skorzystać z 40% zniżki, wpisując kod MISSFREE i otrzymasz dodatkowo wybrany dyfuzor zapachowy gratis. Szczegóły są zawarte pod filmikiem. Dzisiaj w tej pięknej scenerii w Podere il Gorgo. Ja zakładam fartuch. Tak, my już mamy ubrane. Tak, i razem z Danusią i z mamą Danusi, co dzisiaj zrobimy? Pici Toskani, też się mówi Pici Senecji. Tylko w tych okolicach jest taka, znaną jest potrawą bardzo i jest najczęściej podawana z sosami mięsnymi, z dziczyzny, ale też ragu, alla pici a ragu, normalne, z mięsa wołowego, czy też lepre, z zajęcze. Ja jadłam też pici z... Ale briciole di pane? Nie, z sosem alla lione. Pomodoro, czyli pomidoro maldipiana. Tak, z tym czosnkiem takim dużym. I też ale briciole di pane, czyli z okruchami chleba i różnymi aromatycznymi ziołami. Aha, to naprawdę codziennie robicie, nie? Makaron. Codziennie robimy świeży makaron, zaraz skończymy sprzątać po śniadaniu i zarabiamy ciasto na makaron. I codziennie jest świeży makaron ręcznie robiony, także to jest nasza taka punkt, mocna strona nasza, to jest domowa pasta. Co jest nam potrzebne? Potrzebne do pici to jest bardzo prosty makaron, bo składa się tylko z wody i z mąki. I można dodać dodatek z odrobinę soli i oliwy, ale tak naprawdę prawdziwe pici sienieńskie, toskańskie to jest mąka i woda. I to jest w proporcjach, że jest na przykład 500 gramów wody, to jest kilogram mąki. I jest to mąka biała, zwykła, nie grano duro durum, tylko zwykła mąka. Ta 00, tak, tutaj zero, jest we Włoszech zero, zero, ja nie wiem w Polsce, można... jak ta mąka się nazywa 00. No to chyba nie ma odpowiednika. Czy... My używamy mąki, mąki z młyna. Tak. I to jest takie na przykład grano antico, jakieś starsze takie odmiany zboża, które one nadają taki specyficzny też smak i ta mąka jest ciut ciemniejsza, jak widać, od takiej zwykłej białej. I jest maszyna ta pietra, czyli na kamieniu Mielona. Tak, czyli tą starą metodą też, nie? Tak. Jeszcze tutaj zaprosimy naszą Iwankę. Którego Iwanka? To jest prawdziwa! Iwanka jest mamą właściciela, tak? Nie mówi po polsku, ale... Jeszcze
oczywiście się nie nauczyła ze wszystkimi Polakami, którzy tu przyjeżdżają. Tak, bardzo trudne. Dokładnie, ale bardzo, bardzo dobrze gotuje. Naprawdę. Tak, od niej się bardzo, bardzo dużo nauczyłam i to jest taka Vera Masaya. No. I zawsze jest skromna bardzo. Bardzo skromna. No i od niej się właśnie nauczyłam tych piszy sienieńskich robić, czyli to jest tak. Super. O, miaju ty, Iwana. Tak, tak, proszę. Ja wam zostawię scenę na chwilę, to proszę, róbcie. Aqua, epoimila, dżindżiki, la farina. Ja najpierw sobie wyrabiam tak zawsze makaron, że po troszeczkę do wody, troszeczkę oliwy. Jak ładny kolor ma oliwa. To jak widzicie na oko właśnie, tak. Prawdziwe gospodynie gotują na oko, prawda? Tak, tak, ja najpierw powiedziałam... Tak samo jest, nie? Ja najpierw powiedziałam, że podwójna porcja mąki co do ilości wody, ale zobaczymy, właśnie jak ktoś już codziennie robi makaron, to ma tą miarkę taką już... No bo to też zależy od mąki w tym momencie, oczywiście. Bo się zmienia. Bardzo zależy od mąki. Od wilgotności. Na przykład tak, od pogody. To jest dla kogoś może być dziwne, ale to jaki jest dzień, dzisiaj mamy dzień słoneczny, ale gdyby był wilgotny i deszczowy, to by tej mąki trzeba było więcej użyć. Aha. A tak to zobaczmy, ile nam tu mąki przyjmie. I my już znamy taką konsystencję, więc wyrabiamy sobie tak, żeby po prostu, super, żeby ciasto było tak idealne. No bo robiąc codziennie makaron, no później się ma wprawę, nie? Ja się śmieję, to że... To jest kurczę trudne, ale... My tutaj makaron robimy tak, jak Polki obierają ziemniaki. Jak już jest tak, robi się tak gęste, to już trzeba wziąć się ręcznie, do wyrabiania ręcznego. Bo to już widelce, to już się tak nie da. Także już teraz wyrabiamy ręcznie. Czasem teraz w tym okresie pandemii to wiadomo, nie możemy tam organizować kursów gotowania, ale wcześniej, już w 2019-18, to tutaj kuchnia raz w tygodniu był kurs gotowania. Aleks. Goście z Polski. Też z dziećmi robiliśmy cantucci, ale a z dorosłymi właśnie najczęściej panowie wyrabiali makaron. Bardzo łatwo można rozpoznać w restauracji, czy ten makaron był zrobiony ręcznie. Tak, czy jest zrobiony ręcznie. Jeżeli jest dobrze, ładnie pokrojony równo, to znaczy, że nie był robiony ręcznie, a ma być robiony ręcznie. Tak, tak jak nasze ravioli też widać, każdy inaczej wycięty. Potem najlepiej, jak się wyrobi makaron, już jest gotowy i to tak czuć w rękach, że to już jest gładki, ładny taki makaron gładki, ciasto jest wyrobione i elastyczne. To wtedy się go odstawia, żeby sobie odpoczął, przynajmniej na pół godzinki, minimalnie, tak, żeby sobie makaron pasta musi sobie odpocząć. Nie, to jest takie ciasto gładkie, ale miękkie, bo tagliatelle, to znowu ciasto na tagliatelle jest 100% jajeczne i na pół kilo mąki daje się 5 jajek i tylko z tego się wyrabia, nie dodaje się wody w ogóle i ciasto jest bardzo twarde. Twarde. I musi być twarde, bo później się suszy te tagliatelle pokrojone. Tak. Ja robię przekąski antipasti, zarabiam makaron, wyrabiam, czasem zostawiam dziewczyny i jadę na zakupy, a one już ten makaron potem dokańczają, ravioli czy tagliatelle kroją bo i suszą. Oczywiście mama Danusi też się nauczyła robić takie rzeczy. Mama to jest specjalistka od wielu rzeczy. Super. Oczywiście ma swoje doświadczenie, powiedzmy, w Polsce i też robi różne włoskie potrawy. No i potem razem robimy właśnie pierwsze dania. Ja bardzo lubię robić dania makaronowe, a dania mięsne zazwyczaj robi w większości drugie dania. Także ja przekąski, no i ja robię desery. I wszystko jest świeże, dlatego to tak bardzo smakuje, bo kuchnia jest prosta, toskańska kuchnia jest bardzo prosta, więc dużo dań jest opartych na czerstwym chlebie. Tak ktoś by pomyślał, że to nie są takie wyszukane dania, więc nie wiadomo, jak one mogą smakować. Pokaż mi jak. Aha, tak to się wana. Rozciągamy. Żeby makaron był długie spaghetti wyszło i mniej więcej jednakowe, oczywiście są robione ręcznie, więc nie będą idealne i to też jest ale żeby fajne. Mniej więcej się ugotowały w tym samym momencie. Tak, żeby się ugotowały w tym samym momencie. Staramy się wycinać jednakowe, nie za grube też. Okay. Nie za grube, żeby nam to szybciej szło. Tak, no właśnie. I rozciągamy. Właśnie. A jaki jest twój ulubiony sos? Do piszy mi bardzo lubię alione, właśnie ten z tym czosnkiem. To jest chyba mój ulubiony. Tak. Bo on naprawdę i pomidorowy, mocno aromatyczny pomidorowy. Bo to się wydaje, że to jest taki normalny sos pomidorowy, ale właśnie taki nie jest. Picie l'alione jest to przepis jeszcze z epoki etruskiej. Jest to makaron, czyli pici, zrobiony z sosem pomidorowym. Ale uwaga, diabeł tkwi w szczegółach. Nie jest to taki zwykły sos pomidorowy. Dodaje się tutaj specjalną
odmianą odmiany czosnku, która właśnie nazywa się aglione. Czosnek ten jest o wiele większy od tradycyjnej główki czosnku i nie jest tak ostry. Dlatego też nazywany jest czosnkiem pocałunku, ponieważ nie zostawia tego charakterystycznego zapachu czosnku i danie jest jak najbardziej wskazane na randce z narzeczonym. Mama Bogusia, co lubi jeść tutaj we Włoszech? Właściwie wszystko lubię, co mi smakuje. Z mięs najbardziej lubię aristę, ze względu na to, że ona ma taki specyficzny dodatek, koper włoski. Okej. Okay. Bez Pinokio, no tak. Czy Pinokia? Pinokio. Pinokio. No i bardzo lubię steka oczywiście. Bisteka alla Fiorentina, nazywana również po prostu w skrócie Fiorentina, to królowa toskańskiej kuchni. I teraz bardzo proszę wszystkich wegetarianów o zakrycie uszów, ponieważ będzie mowa o dużym kawałku mięsa. Fiorentina to danie niesamowicie proste, jak i niesamowicie skomplikowane. Jest to stek wołowy, który pochodzi od krów gatunku Chianina, które są hodowane w Toskanii. I najważniejszym elementem jest wybór odpowiedniego kawałka mięsa. Musi być to bardzo wysokiej jakości polędwica. Dlatego przed przygotowaniem steka kucharze, kelnerzy przychodzą do Waszego stolika i pokazują Wam kawałek mięsa, który będzie używany do Waszego dania. O, proszę, tutaj macie właśnie na Fiorentinę. Takie sobie przygotowujemy porcje, mniej więcej oczywiście też na oko, jak wszystko. I wtedy je trzeba obtoczyć w mące, jak będą wieczorem gotowane, bo zawsze rano robimy makaron na wieczór. I sobie tak go przygotowujemy i do lodówki. Ważne, żeby ten makaron schować do lodówki. Takimi porcjami. A jeżeli, i on się wtedy w przygotowaniu w gorącej wodzie nie sklei się, będzie idealny. A jeżeli chcemy go na drugi, trzeci dzień, czy tak do 5 dni tygodnia, to możemy tak w takiej postaci mrozić. Tylko tak mrozić, żeby on nie był niczym przykryty, zmiażdżony, tylko ładnie rozłożony, ale w ciągu 5 dni tak go słuczyć. A nam idzie na bieżąco, nie musimy nic mrozić, bo nam idzie wszystko na bieżąco tego samego pewnie, dnia. Robicie chyba, że coś zostało, bo zrobiliśmy za dużo to czasem, ale tak rzadko co zostaje, raczej goście wszystko chętnie zjadają. Dobrze, super. Także my odkładamy teraz makaron i przechodzimy do robienia fantucci. Ale zanim zrobimy cantucci, przenieśmy się do magicznej Sieny. Znaleźć się w Sienie to jest tak, jakbyście weszli do maszyny czasu i nagle jesteście w średniowieczu. Jednymi z najbardziej znanych smakołyków tutaj toskańskich jest pan forte, pan pepato i ciasteczka prosto ze Sieny. Oczywiście musimy spróbować wszystkich przysmaków. Zaczynamy od ricciarelli. Ricciarelli to są ciasteczka migdałowe, ale różnią się bardzo od tych, które możecie znaleźć na Sycylii. Ciasto na ricciarelli jest całkowicie inaczej przyrządzane, a ich charakterystyką jest to, tego ciasta, że jest przygotowywane i później odpoczywa przez 2 dni i dopiero wtedy idzie do piekarnika. Przede wszystkim mniej słodkie od tych Sycylii. Pan pepato to deser, który był już znany w średniowieczu. Jest to ciasto zrobione z mąki, miodu, migdałów, owoców kandyzowanych, melona i wielu przypraw. To właśnie one dodają mu charakteru, a najważniejszą z nich jest pieprz. Pieprz wówczas był bardzo cenną przyprawą i to czyniło ten deser dostępnym tylko dla bogatych osób. Pan forte natomiast to odmiana pan pepato, która została stworzona w 1879 roku na cześć królowej Margarity. Został usunięty z przepisu melon, a zamiast pieprzu pan forte został posypany cukrem waniliowym. I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie spróbowała tutaj na wizji obydwóch deserów. Teraz Wam pokażę, jak wygląda pan pepato. O, widzicie? On tutaj na górze jest posypany pieprzem. I teraz próbujemy. Wiecie, że ma coś z piernika.
jest bardzo miękki, bardzo bogaty w przyprawy, czuć cynamon bardzo i właśnie takie piernikowe przyprawy, ale jest o wiele bardziej delikatny. Bardzo dobry. A to jest pan forte posypany cukrem. No, tak wygląda środka. Jest taki płaski. No i jemy kawałeczek. Jest o wiele mniej przyprawiony. Jest taki bardziej delikatny. Chyba jeszcze bardziej słodszy. I ja tutaj czuję tak trochę jabłecznik jakby. Obydwa desery są naprawdę pyszne. W Toskanii nie może zabraknąć cantucci i Vinsanto, czyli magicznego składu. A wiesz, że wiele osób nie wie, że cantucci macza się, tak, moczy się w Vinsanto. Wszyscy myślą, że to są takie twarde ciasta. No, albo się je z cappuccino, z kawą, moczy się, a jednak tym, powiedzmy, takim podstawowym składnikiem jest właśnie Vinsanto. Nie jest ono łatwo dostępne. Jest w postaci, można go kupić jako wino liquiroso, ale to nie jest to Vinsanto. Vinsanto robi się z białych suszonych winogron, praktycznie z rodzynek. My robimy z odmiany Malvasia i Trebbiano. A, bo oczywiście tak, to jest wasze. Tak, oczywiście to jest nasze tutaj gospodarzy. I ono ma bardzo aromatyczny smak, bo to jest wino zrobione właśnie z rodzynek. I nie poddaje się go fermentacji, tylko to, co się prasą wyciśnie z tych rodzynek, a jest to naprawdę niewiele, bo wydajność ze 100 kg około 7 litrów tylko wyciskamy tego płynu, wlewa się do beczki, gdzie już jest wino, takie wino madre, czyli już taki zaczyn matka i to zamyka się beczkę korkiem, potem się ją cementuje i tak jest zamknięta przez 3 do 5 lat minimalnie. Dopiero po 3 latach najwcześniej można otworzyć tą beczkę i spróbować tego Vinsanto. I ono tam przez ten długi czas przechodzą te procesy fermentacyjne. My tutaj mamy Vinsanto chyba z 2009 albo 2011, teraz nie wiem dokładnie, ale możesz sama powąchać. I ono potem, jak jest butelkowane, musi być 2-3 razy filtrowane, bo jest duży osad tych, czy skórek z rodzynek, z tych wysuszonych winogron, także musi być poddawane filtracji, żeby miało taki kolor. A to sklepowe jest zupełnie jasne, takie żółciutkie, bo to jest wino liquiroso, czyli jest jakoś aromatyzowane, bo takie prawdziwe Vinsanto to na nie trzeba dużo czasu i dużo pracy, więc ono kosztuje. Ja spróbuję. Bardzo słodkie, ma około 18-19%. Pyszne. I takie aromaty też bardzo owoców słodki. Suszonych, moreli, wiśni. Ubijamy 3 całe jajka, możesz Magdzie rozliczyć 3 jajka całe. I będą 3 żółtka dodatkowo. Tutaj wsadzę. Tak. To są nasze jajka domowe. Od szczęśliwych kurek. Widać po skorupce, tak, że są różne. I tutaj mamy, to wszystko ubijemy w mikserze na pianę. Potem będziemy stopniowo dodawać cukier. Ile mamy cukru? 300. 300 gramów migdałów, 50 gramów masła, skórka z całej cytryny i łyżeczka proszku do pieczenia. I to wszystko razem wrzucamy? Do ubitych, później do ubitych. Stopniowo. Stopniowo. No okay. I oczywiście kieliszeczek, 50 kieliszeczek Vinsanto. I na samym końcu potem mąka z migdałami na samym końcu, a tak na razie te płynne składniki. Dobrze, będziemy to idziemy ubijać. Jest to, ale to jest takie klejące ciasto, prawda? Kleje się. Jest bardzo aromatyczne, ładnie pachnie, za sprawą, dzięki likierowi Vinsanto i dzięki skórce z cytryny na pewno ma to jest takie aromatyczne. Tak. Ja sobie wydzielę takie porcje i teraz bierzemy sobie jedną taką porcję i robimy taki wałeczek. No, troszkę za dużo na tym. Mamy takie wałeczki. Ciasto jest klejące, także trzeba troszeczkę mąki, ale one wtedy wychodzą takie bardzo idealne. Proszę, taki wałek. Wykładamy. W współpracy z mamą. Mama smaruje likierem, a posypuje cukrem. I to są bardzo szybkie ciastka, bo jak zrobią się już, zarobi się ciasto, zrobią się wałeczki, to potem już na końcu się je kroi. Nie trzeba robić małych ciasteczek, wykrawać niczym, tylko już na samym końcu i to szybciutko idzie. Ten piec opalany drewnem, to tak 350, to ktoś mówi, może jest za wysoka temperatura na ciasteczka, ale my mamy już to wypróbowane, takie temperatury tutaj i sprawdzone. Pewnie. Także wiemy, że one się będą dobrze piekły. Też nie może być z kolei zbyt niska. One się mają szybko upiec.
Ile? Tutaj mam siedzieć w tym. A ile? Trzeba je sprawdzać, aż będą gotowe, zarumienione. Jesteś prawdziwą gospodynią, tak, która nie umie podać czasu. Jak będą gotowe, to są gotowe. Na oko. Tak, jak będą gotowe, to przyjdziemy po. Ale tak mniej więcej co, 15 minut? 15 do 20 minut. Cantucci pronti! Pronti! O! Cantucci pronti! Meravigliosi. Pecha! Profumo? Profumo, buonissimo. Ivana, metti quell'ultimo. Brava. Tutte e tre. Nasze cantucci sono gotowe, mhm, i kroimy je. I dajemy im ten charakterystyczny kształt właśnie. Tak. Taki pokrojony i widzicie, tutaj ma w środku migdałki, można zauważyć. O, proszę, nasze cantucci. Robione w domu. Mm. Mogę? Proszę. Ja próbuję. Takiego ciepłego cantucci. Bo cantucci, one są bardzo twarde i tak, według mnie niektórzy nie rozumieją tego, że one są takie twarde. W tym sensie, że może myślą, że to nie jest świeże, nie? To znaczy, teraz te cantucci w oryginalnych przepisach jest tak, że trzeba je wysuszyć jeszcze w piecu. Na chwileczkę poukładać sobie tak na blaszę i wysuszyć. I one wtedy nadają, później są takie twarde, dlatego że są suszone. Dużo osób mnie prosi, czy mogę zrobić takie nietwarde te cantucci? Czyli czasem je po prostu zostawiamy tak, że one sobie same przesychają bez suszenia w piecu. Aha, i wtedy wtedy są mniej, takie, są bardziej miękkie. Aha. Bo one i tak stwardną, jak teraz są takie. No właśnie, bo to jest specjalne ciasto takie. Mhm. Również nasze pici al ragù są już gotowe i pora zasiąść do stołu. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Pantai Obraski, w tłoczni oliwy, tutaj gdzie tłoczymy oliwki, w najlepszej w okolicy w Toskanii, tylko oliwa wysokiej jakości. Oliwa z oliwek extravergine to jeden z najbardziej znanych produktów tego typu we Włoszech. Wśród wszystkich oliw z oliwek tłoczonych na zimno, ta z Toskanii jest bardzo rozpowszechniona i lubiana. Wyciskanie oleju z oliwek to skomplikowany proces, który poznamy w następnym odcinku. Ale warto dodać, że nie wszystkie oliwy z oliwek są produktami wysokiej jakości. W jaki sposób decyduje się, że oliwa z oliwek jest produktem wysokiej jakości? Wykonuje się podwójną analizę. Analizę chemiczną i analizę sensoryczną. Czym jest analiza sensoryczna? Jest to ocena za pomocą smaku i zapachu, bo tylko w ten sposób można wykazać, czy oliwa jest wadliwa. Teraz zrobimy razem taką próbę. Zrobię dla Was krótki kurs kosztowania oliwy, podczas którego Wam wytłumaczę cechy organoleptyczne oliwy z oliwek. Wszystkie cechy pozytywne oliwy. A potem skosztujecie oliwę, która ma wady. A na co musi zwrócić uwagę konsument, który nie może spróbować oliwy w sklepie? Pierwsza rzecz, na którą musi patrzeć, to cena. Cena przede wszystkim. Wyobrażam sobie, że nie może ona kosztować mało. Nie, nie może, jeżeli jest to oliwa wysokiej jakości z pewnymi cechami organoleptycznymi. Plus surowiec. Aby wyprodukować oliwę wysokiej jakości, należy użyć wysokiej jakości surowiec. Muszę mieć oliwki, które zostały zebrane w okresie od października do początku listopada. Te oliwki muszą być zebrane i przetworzone w przeciągu 24 godzin. Więc pamiętajcie, że produkcja oliwy z oliwek to jest bardzo żmudna praca i oliwa extravergine z oliwek nie może kosztować mało. Oliwa z oliwek ma różnorodne smaki i właściwości. Wszystko zależy od terytorium, rodzaju oliwek, sposobu zbioru, okresu zbioru, zależy od przetwarzania i wielu innych czynników. Aby rozpoznać pewne nuty w oliwie, warto wiedzieć, jak się taką oliwę próbuje. Przygotowałam dla Was zielone jabłko, bo po degustacji jednego typu oliwy należy przeczyścić jamę ustną. Zielone jabłko, będąc kwaśnym, otłuści jamę ustną i przywróci w niej pH. Wtedy jesteśmy gotowi na następną degustację.
Aby dobrze poczuć smak oliwy, należy ocieplić filiżankę, z której będziemy ją próbować. Potem przystawiamy nos i próbujemy poczuć zapach wszystkich nut smakowych. Po czym nabieramy oliwy do ust i rozprowadzamy ją w całej jamie ustnej, wykonując tak zwany stripping. Przystawiamy język do podniebienia i wsysamy powietrze. Dzięki temu poczujemy oliwę również w kanale nosowym i tym samym będziemy czuć wszystkie możliwe barwy smakowe. Dzięki tłoczarni Burraski miałyśmy okazję wypróbować oliwy z oliwek o różnych barwach smakowych i nauczyłyśmy się je rozpoznawać. Oliwa z oliwek, tak jak wino, dzięki różnicom smakowym może komponować się z wybranymi potrawami, które uwydatniają jej nuty smakowe. Teraz będziemy robić papę al pomodoro, czyli jedno w sumie z najsłynniejszych, prostych, toskańskich, tradycyjnych dań. Pierwszym składnikiem naszej papy col pomodoro jest oczywiście oliwa z oliwek extravergine. Dodajemy purée pomidorowe, czosnek alione, o którym była już mowa wcześniej, pęczek bazylii, który nada daniu świeżości, łyżeczka ostrej papryki, przyprawiamy solą i zostawiamy na ogniu przez 15 minut, dodając trochę wody, jeżeli jest taka potrzeba. Po 15-20 minutach dodajemy czerstwego chleba. Musi on mieć przynajmniej 3-4 dni. To jest typowy toskański chleb bez soli. To są dania charakterystyczne dla biednej kuchni, bo kiedyś niczego się nie wyrzucało, a chleb był robiony raz w miesiącu. Czyli pod koniec miesiąca taki chleb był już bardzo twardy. Stąd tego typu przepisy. Na koniec dodajemy jeszcze trochę oliwy i dodatkowa bazylia. Następny przystanek już za chwilę, a tymczasem zatrzymałam się razem z Cornelią, która mi dzisiaj towarzyszy, w cudownym miejscu, Cascata del Mulino di Saturnia. Jest to miejsce, które powstało naturalnie dzięki wodospadu termalnych wód siarkowych. Dobra, to kąpiel zaliczona, teraz idziemy do Pitigliano. Pitigliano to cudowne miasteczko w sercu toskańskiej Maremmy, nazywane także Małą Jerozolimą, ponieważ od XVI wieku gościło w swoich murach dużą społeczność żydowską. Jesteśmy w Pitigliano, aby spróbować charakterystyczny deser, słynne sfratto di Pitigliano. Przed spróbowaniem specjału z Pitigliano chcemy pokazać Wam miasteczko. Zobaczcie, jaki widok. Z widokiem na Pitigliano jem sfratto di Pitigliano. Próbuję. Dobry. Dobry? Mhm. Ja tutaj czuję figi. I miód też. Miód, no. Ale dobry jest. Orzechy też dużo czuć. Bo dobry. Na zewnątrz skorupka nie jest słodka w ogóle. Tak, a to jest takie, są orzechy, bardzo dobre. A tymczasem poprosiłyśmy 80-letnią panią z Pitigliano, aby wytłumaczyła nam, jak przygotowywuje się sfratto di Pitigliano. Czuć tutaj piękny zapaszek na zewnątrz, proszę pani. Tak, robimy makarony, drzemy, ciasta. A to dlatego. Słuchajcie, chcę wam znaleźć klientów. Powiedziały mi, żebym była cicho i nikogo nie szukała. Na zewnątrz ciasto francuskie bez jajek. A w środku miód, posiekane orzechy, skórka z pomarańczy, goździki i inne przyprawy. Trzeba znać dokładnie czas gotowania farszu, żeby nie zagotować za bardzo miodu, ale też żeby nie stał na ogniu za krótko. Moja podróż kulinarna po Toskanii dobiega końca, bo to co dobre szybko się kończy. Tymczasem czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao!